Ukraiński sąd zalegalizował nieprzyjazne Polsce symbole. A polski sąd uznał, że można obrażać mundurowych. Błaszczak o instalacji patriotów. A na koniec awantura w Radzie ONZ. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A propos ostatniego tematu i ONZ, ostatnio rozmawiałem z Krzysztofem Nagrabskim, którego już zapewne znacie, ponieważ przeprowadziliśmy kilka wywiadów i ten wyjdzie na tym kanale dzisiaj o godzinie 21 i serdecznie na niego zapraszam. Porozmawialiśmy sobie właśnie o roli ONZ w tym całym konflikcie na Ukrainie i jaką... Polska może tutaj, e, jakie Polska może mieć tutaj znaczenie w tej całej sprawie, jeśli faktycznie wyszłaby jako pierwsza z wnioskiem do ONZ o konkretne czynności, bo mm, Organizacja Narodów Zjednoczonych może nam się wydawać takim e, skupiskiem krajów, które tak naprawdę tylko sobie gadają, ale niekoniecznie, ponieważ wywiera ogromną presję, czego przykłady w historii mamy liczne. Dlatego właśnie z Krzysztofem Nagrabskim porozmawialiśmy sobie o tym, czy to może ta organizacja, z Polską na czele, kiedy Polska wyszłaby tutaj jako pierwsza, miałaby szansę przynajmniej na to, żeby faktycznie ten konflikt, żeby doprowadzić do tego, żeby ten konflikt pozostał tam, gdzie jest, i żeby nie było ryzyka na nuklearną zagładę. Zapraszam serdecznie. Linki w opisie dzisiaj o 21.00 ten wywiad, jeden z mocniejszych na tym kanale. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Szanowny Panie Prezydencie, Miej, przyja mój przyjaciel szanowna Pani Marszałek, Marszałek Sejmu. Ukraiński Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok szósty apelacyjnego sądu administracyjnego z 23 września 2020 roku, który uznaje prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do twierdzenia. Że symbole dywizji SS nie należą do nazistowskiej i nie są one zabronione na Ukrainie, AK poinformował portal Historyczna Pravada. Ukraiński Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok 6 Apelacyjnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2020 roku, który potwierdził prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do twierdzenia, że symbole dywizji nie należą do nazistowskiej i nie są one zabronione na Ukrainie. W 2017 roku dziennikarz strana.uA zwrócił się do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wyjaśnienie, czy symbole SS podlegają zakazowi zgodnie z wymogami ustawy. Wołodymyr Wiatrowycz, ówczesny szef UIPN, odpowiedział, że zgodnie z paragrafem 5 ustawy pierwszej symbol nie jest symbolem nazistowskim. Ponadto zwrócił się do Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie z żądaniem zakazania Instytutowi wyciągania podobnych wniosków dotyczących symboli dywizji. 14. Dywizja Grenadierów Waffen-SS była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen-SS, złożoną z ukraińskich ochotników z Dawnej Galicji, będących w świetle prawa międzynarodowego obywatelami polskimi. Niemcy powołali ją w 1943 roku dla uzupełnienia braków kadrowych. Z części ochotników do Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które wsławiły się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej. Sąsiada, który przyniósł na naszą ziemię biedę i wojnę. Sąsiada, sąsiada który. No i co? Nie jest to zbyt przyjemna sytuacja, nie uważacie? Tym bardziej, że potwierdza to ukraińska strona i to jako pierwsze znaleźliśmy właśnie na ukraińskiej stronie istprawda.com.ua, która po prostu pisze o tym w bardzo neutralny sposób. Symbole dywizji SS Galiczyna nie są nazi, stwierdził Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy potwierdził orzeczenie 6 apelacyjnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2020 roku, które potwierdziło prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do twierdzenia, że symbole nie należą do nazi, to jest nie są zakazane. Na Ukrainie i piszą o tym tak po prostu, jako taki komunikat. To nie jest jakoś istotne. To nie mają do tego emocjonalnego przywiązania takiego e, jak my. Natomiast e, dla Polaków powinno być to bardzo istotne. Nie wiem, czy nie tak jak symbole czysto banderowskie, ponieważ tutaj również wiele się działo. Na e, portalu Salon 24 jest analiza pana Waldemara Korczyńskiego e, na ten temat. Gdzie już sam tytuł brzmi, czy sytuacja uświęca środki. No i właśnie. Podobno Leger, jeden z burmistrzów Wiednia, miał powiedzieć o tym, kto jest Żydem, decyduje ja. Było to dawno temu, kiedy o podobnych sprawach mógł decydować byle burmistrz. Dziś opinie takie mają znaczenie, e, mają znacznie lepszą legitymację. No i to jest dokładnie to, o czym mówił chociażby Korwin, którego w przestrzeni medialnej ostatnio coraz bardziej uznaje się za wariata, ale często w tym co mówi ma wiele racji. Jak chociażby ta cała dywagacja Unii Europejskiej, czy też polskiego parlamentu, dotycząca tego, czy Rosja jest krajem terrorerro. No kurde, albo jest, albo nie jest. To co, co, jeżeli nie przegłosują e, takiej ustawy, jeśli nie, prze, nie przegłosują takiego wniosku, no to wtedy nagle nie będzie? Nieważne co robi, no to i tak nie będzie? Albo na odwrót, jeżeli nic nie robi tak naprawdę, no to jak przegłosują, to będzie, no to jest troszkę chore. Kraj terrorer powinien mieć swoją własną definicję. Jeżeli spełnia e, warunki zawarte w tej definicji, no to wtedy takim krajem się staje w oczach międzynarodowych i koniec. Przecież nie muszą głosować ustawy na temat tego, czy jesteś złodziejem, jeśli coś ukradłeś. To jest chyba aż tak proste, nie? I do, tak, i do czegoś takiego się to e, wszystko sprowadza. No i teraz pytanie, dlaczego Ukraina robi to akurat teraz? Czy nawet jeżeli mają taką opinię i sądy. Są przychylne temu, bo mają jakąś inną swoją wersję historii, i w zupełnie inny sposób do tego podchodzą, bo wiadomo, oni chcą mieć jakąś, jakąkolwiek symbolikę narodową, nieważne czy chwalebną, czy nie, tworzą do tego swoją własną historię. No to, czy na pewno jest to odpowiedni moment, żeby coś takiego ustanawiać przez sąd? Przecież akurat w tym momencie, kiedy, od, kiedy uzyskują od Polaków tak przepotężną pomoc. Chcą sobie to wszystko zepsuć i stworzyć jeszcze większą polaryzację społeczną? Coś tu jest definitywnie nie tak. Jeszcze w 1943 roku delegat rządu polskiego. Wydał ostrzeżenie ukraińskich obywateli przed zaciąganiem się do niemieckiej dywizji SS Galicjen. W związku z utworzeniem przez okupantów, przy udziale pewnych czynników ukraińskich na terenie województw południowo-wschodnich, formacji SSN, ss Schutzen Division Galicjen, do której wzywa się w drodze ochotniczego zaciągu obywateli polskich narodowości ukraińskiej, stwierdzam, że wstąpienie do tej formacji obywateli polskich będzie uważane za złamanie wierności wobec państwa polskiego i pociągnie ze sobą najsurowsze jej konsekwencje, chodzi o ochotników tam ludzie zgłaszali się, bo byli ochotnikami wiadomo, że to były czasy, w których um, ciężko jednoznacznie coś stwierdzić, czy coś było dla ochotników, czy nie, no bo z drugiej strony jasne, mogła cię czekać kulka w łeb z jakichś tam mm, zupełnie przypadkowych randomowych przyczyn jednak były już takie informacje wcześniej, można było jasno się temu e, sprzeciwić by wzmocnić morale i zapobiec dezercjom, Himmler w przemówieniu do oficerów tej dywizji 17 maja 1944 roku, czyli rok później, wprowadził wątki antypolskie, co było zgodne z polityką niemiecką zmierzającą do wzmożenia konfliktu polsko-ukraińskiego. W Polsce obecnie toczy się śledztwo pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni wojennej popełnionej w Hucie Pieniackiej przez funkcjonariuszy tej organizacji nacjonalistów ukraińskich, gdzie 28 lutego 1944 zlikwidowano 868 Polaków. 16 kwietnia 1944 policjanci IV Pułku zrobili to samo z Polakami w Hodaczkowie Wielkim, gdzie utraciło możliwość dalszego funkcjonowania na tej planecie według różnych źródeł od 250 do 854 mieszkańców wsi. Dalej. Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi również śledztwa w sprawie okoliczności pacyfikacji wsi Prechoryłe i Smoligów. Dnia 2 lutego 1944 roku jednostka ukraińska brała udział w pacyfikacji wsi Borów oraz okolicznych wsi. Oddziały żandarmerii i SS w sile około 3000 żołnierzy wkroczyły w nocy do wsi całkowicie niszcząc całość 280 gospodarstw przy użyciu, przy użyciu broni pancernej. Sprawcami e tego na ludności polskiej. W wymienionych miejscach były według dotychczas poczynionych ustaleń śledczych czwarty i piąty galicyjski pułk policyjny SS w niemieckiej nomenklaturze określane jako właśnie ta organizacja skierowana do walk przeciwpartyzanckich na bezpośrednim zapleczu frontu wschodniego. Były one złożone z pierwszego naboru ukraińskich ochotników do 14 dywizji dokonanego przed jej formalnym powołaniem w lipcu 1943 odkomenderowanego przez Niemców do służby policyjnej w w sprawie ustawienia, u, ustalenia sprawców tego w hucie, w hucie Pieniackiej określa się czwarty pułk Policji SS jako czwarty pułk dywizji Galicję. Także mamy. Bardzo liczne informacje odnośnie tego, czego powinniśmy się chyba obawiać, i o co my jako Polacy powinniśmy wnosić. IPN prowadzi śledztwa bardzo zaawansowane, jak widać, które mają wiele dowodów, wiele dokumentów wskazujących na takie winy Ukraińców, a jednak oni sobie to legalizują, a polski IPN o tym zapomina. Zauważcie, że artykuł tutaj cytowany był z serwisu kresy.pl. To nie jest jakiś mainstream, to nie jest TVN, TVP. Polsat, to nie jest WP, to nie jest nawet do rzeczy czy w polityce. To jest serwis niszowy, który o tym alarmuje. Dlaczego główne serwisy informacyjne się tym w ogóle nie zajmują? Przecież tam faktycznie może rosnąć również antypolska narracja przez takie właśnie decyzje sądu. A my nawet nie wnosimy o jakiekolwiek wyjaśnienie w stronę Polaków. Przecież kiedy tylko Władimir Zełęcki e, powiedział cokolwiek o, ho, o holo, wiadomo o czym, o mieszkańcach Izraela, trzeba troszkę tonować słowa, bo wiecie, jak to YouTube i Facebook zaraz zablokują ten film. W każdym razie, je, kiedy tylko powiedział coś o Holololo, to automatycznie premier Izraela się do niego zgłosił i następnego dnia przepraszał. Kiedy powiedział coś o rakiecie rosyjskiej, która spadła w Polsce, natychmiast Joe Biden się zgłosił i powiedział, że nie ma na to żadnych dowodów, i Złański przepraszał. Ukraiński sąd stwierdza w postanowieniu swoim, że takie symbole, symbolika takiej organizacji, o której czynach przed chwilą was poinformowałem, a to wszystko jest ze strony IPN-polskiego. Stwierdza, że te symbole są legalne i nie są nazi. Polska milczy. Następny temat. Które są niezgodne z prawem, żołnierz nie musi wykonywać, bo są niezgodne z prawem. Jasne. Sąd w Pruszkowie umorzył sprawę aktorki Barbary Kurdej-Szatan, oskarżonej w ubiegłym roku o znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej przez zamieszczenie wpisu na Instagramie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiada, że zaskarży tę decyzję. Przypomnijmy, sprawa zaczęła się w listopadzie 2021 roku od wpisu Barbary Kurdej-Szatan na temat zachowań straży granicznej na pograniczu polsko-białoruskim. Aktorka na swoim profilu na Instagramie zamieściła nagranie opublikowane wcześniej przez Strike Kobiet. Wideo pokazuje, jak funkcjonariusz Straży Granicznej nie pozwalają grupie imigrantów nielegalnie przekroczyć granicy Polski z Białorusią. Wpis zawierał wulgaryzmy wymierzone w pograniczników. Barbara Kurdej-Szatan usłyszała w związku ze swoim wpisem zarzuty zniesławienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie przyznałam się do winy. Złożyłam szczegółowe wyjaśnienia. Wskazując na kontekst mojego wpisu na Instagramie z 4 listopada 2021 roku, który był naturalną reakcją na tragedię uchodźców na granicy, kobiet i dzieci, informowała w maju ubiegłego roku aktorka. Jak przekazał w mediach społecznościowych Jacek Dubois, sąd umorzył sprawę. Za zarzucany aktorce czyn groziła jej grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. On Dlaczego powie... nie jestem żołnierzem? Nie, nie, nie. Znaczy powiem ci tak. Ja ci powiem tak w prawie europejskim jest zapisane że zadań, które są niezgodne z prawem. Także jak widać na Ukrainie sąd stwierdza jedno, że taka symbolika, która jest wprost antypolska jest legalna, nie jest nie na miejscu, można korzystać z niej dowoli. Nawet w momencie, kiedy otrzymują od Polaków tak przepotężną pomoc i to i od rządu i od polskich obywateli. W dodatku, kiedy mamy taki kryzys gospodarczy i Polaków samych ledwo stać na utrzymanie, a mimo tego pomagają ukraińskim uchodźcom, wyciągają rękę, pomocną dłoń, otwierają serca. No i swoje lodówki oraz drzwi swoich włości, oferując często pomoc, całkowicie za darmo. A polski sąd stwierdza, że można sobie obrażać Polską Straż Graniczną, że można obrażać polskich mundurowych, polskich wojskowych, a co tam. Jest to znikoma szkodliwość czynu, o ile w ogóle jest to szkodliwe, no sprawa została umorzona, to nawet nie było, wiecie pouczenie, jakaś grzywna 500 zł, coś symbolicznego żeby pokazać, że tak nie można, zwłaszcza w takiej sytuacji, w której chyba potrzebujemy jakichś patriotycznych wartości i takich, które by motywowały ludzi do tego, żeby, żeby szanować e, służby mundurowe no to to daje przyzwolenie innym celebrytom do tego, żeby robili właśnie tak jak Barbara i szatan brawo Polsko następny temat Przystępujemy do działań, których rezultatem będzie stworzenie wielowarstwowego systemu obrony przeciwpowietrznej. Premier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że Polska przystępuje do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia systemu rakiet patriot przekazanego przez stronę niemiecką. Powtórzył jednocześnie, że wyrzutnie powinny trafić na Ukrainę. Po rozmowie z niemieckim Mon z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia Ukrainy, napisał na Twitterze wicepremier i Szef Mon Mariusz Błaszczak. Rozmieszczenie patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system dowodzenia, dodał. Patriot to system rakietowy ziemia-powietrze przeznaczony do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zaprojektowano go do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów oraz pocisków rakietowych. Siły niemieckie dysponują dwunastoma jednostkami Patriot, z których dwie są obecnie rozmieszczone na Słowacji. Średnia warstwa to właśnie Patriot, warstwa niższa to naryf Najniższa. Czyli szanowny pan Błaszczak jasno stwierdził, że ok, jak już tak wymagacie tego od nas, no to spoko niech stacjonują te maszyny u nas. Nie chcemy tego, robimy to z obrzydzeniem, ale już się zgodzimy, bo naszym zdaniem w dalszym ciągu to powinno wszystko leżeć na Ukrainie. No bo po co bronić Polski? Po co nie angażować? Polaków czy wszystkich krajów NATO, całej organizacji natowskiej w konflikt na Ukrainie. Po co to robić? Przecież mogą stacjonować sobie tam i możemy się narażać, żeby być według Rosjan postrzegani jako zagrożenie, jako wróg i potencjalnie wywołać konflikt pomiędzy NATO a Rosją. Przecież, jeżeli chcemy faktycznie naszą przestrzeń powietrzną, bo właśnie mówi, że to powinno być na Ukrainie, ponieważ to wtedy by broniło polską przestrzeń powietrzną. Ale ludzie, to jeżeli to będzie 10 km dalej na naszej granicy, to również będzie broniło przestrzeń polską powietrzną jeszcze bardziej. I skoro ta ukraińska, te ukraińskie, znaczy jeśli to miałoby być po ukraińskiej stronie, no to też by broniło i ukraińskiej, i polskiej, tak będzie proporcjonalnie po polskiej stronie, to tak samo i ukraińskiej przestrzeni powietrznej może bronić, jeżeli tylko będą chcieli. Przecież to jest. Aż tak proste. Najnowsze ustalenia wskazują, że dwie baterie będą umieszczone na Żoli Bożu, na końcu i na początku ulicy zamieszkałej przez pana prezesa, pomiędzy bateriami 230 milicjantów w sukach bojowych. Tak komentują to e, czytający ten artykuł, którzy też nie kryją zdumienia przez narrację polskiego rządu. Rozumiem, że będą wymierzone na zachód, bo przecież z zachodu jest największe zagrożenie, a nie ze wschodu. Śmieszkuje sobie kolejny. Co jest, Jarek? Zasnął. Jarek, obudź się. Niemcy nas już zaatakowali patriotami. Zaraz będzie taka narracja, że oni nam chcą tutaj to wciągnąć, dlatego że zaraz będą sobie zalnie strzelać, właśnie w naszych ludzi. No, tragedia. Totalna tragedia. Tyle dobrego, że przynajmniej e, Niemcy mają łeb na karku i e, chłodną głowę do tego wszystkiego. Jasne, robią sobie interesy z Rosjanami w dalszym ciągu i żałują tego co się stało z Nord Stream 2, ale jednak potrafią zadbać o swoich obywateli, a dbają o nich właśnie zabezpieczając natowską przestrzeń powietrzną. Polska jakoś tego nie rozumie. Następny temat. Cały świat patrzy na to co się stało w Polsce. Skoro to już wtedy zakładano, że taki scenariusz może być, on się dzisiaj spełnia na naszych oczach. Stały przedstawiciel Rosji w ONZ Wasilij Nebędzia po raz kolejny opuścił salę obrad w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Polityk zdenerwował się na wypowiedzi przedstawiciela Ukrainy i groził władzom w Kijowie. Przedstawiciel Moskwy przy ONZ wielokrotnie opuszczał już salę obrad w trakcie trwania prac Rady Bezpieczeństwa. Tym razem Wasilij Nebędzia wyszedł w reakcji na przemówienie stałego przedstawiciela Ukrainy przy ONZ Serhija Kysyłyca. Jak stwierdził rosyjski polityk, wyszedł, ponieważ nie chciał słuchać zjadliwej elokwencji przedstawiciela Kijowa Cytowany przez agencję Nexsta będzie. Miał także stwierdzić, że jeśli nie uda się pokojowo rozwiązać zagrożenia płynącego z Ukrainy, Rosji zrobi to militarnie. Propagandowa agencja ta spodaje natomiast, że przedstawiciel Rosji mówił o gotowości Moskwy do negocjacji. Podczas debaty na temat kryzysu ukraińskiego w Zgromadzeniu Ogólnym odnotowujemy zainteresowanie zdecydowanej większości krajów członkowskich dyplomatycznym rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie mówił Nebędzia. Reagujemy na te sygnały w poważny sposób i potwierdzamy naszą gotowość do negocjacji, których celem byłoby wyeliminowanie przyczyn. Które zmusiły nas do podjęcia specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, dodał dyplomata. Ta logika jest zrozumiała dla prawie wszystkich państw, z wyjątkiem krajów Zachodu i reżimu kijowskiego, odkreślił Nebędzia. Widzę, że my tylko się odwołujemy do NATO, mówimy o BWE, mówimy o Unii Europejskiej. Niezręcznie wyszło ze strony rosyjskiego przedstawiciela, jakby nie zachował, równ... nie, nie zachował dyplomatycznej klasy, bo równie dobrze przecież mógł wyjaśnić ukraińskiego przedstawiciela, który oskarżał Rosję o coś, czego według rosyjskiego przedstawiciela Nebezina czy jak on tam miał jest to niedorzeczne i niezgodne z rzeczywistością. No ale jednak po prostu opuścił to spotkanie i wprost przez zachodnie media teraz będzie określany jako ten, który nie wytrzymał nerwowo, bo sam się nie zgadza z rosyjską narracją, bo jest przeciwny Putinowi, po prostu nie mógł tego słuchać. Już widzę te nagłówki, że właśnie w ten sposób będą konstruowane, a pewnie chciał zamanifestować coś zupełnie innego. Jest to dość niedyplomatyczne zachowanie z jego strony. No, ale cóż, no każde niedyplomatyczne zachowanie ze strony Rosji, każda ich wpadka jest jak najbardziej na naszą korzyść, trzeba o tym pamiętać. Nie można zapominać o tym, że wbrew temu, co też. O, o czym też was często informuję, że nie ulegajmy propagandzie również i zachodniej, i rosyjskiej, i zachodniej. Tak jednak oczywistym, obiektywnym faktem jest to, że w naszej sytuacji lepiej, żeby Rosja przegrała ten konflikt, niż wygrała, i każde jej potknięcia są jak najbardziej na naszą korzyść. A fragmenty tego wywiadu, które widzieliście w slajdzie, do tego newsa, który Wam zaprezentowaliśmy, pochodzą z naszego wywiadu, z, w, z naszego materiału z Krzysztofem Nagrabskim, w którym porozmawialiśmy sobie właśnie o roli Polski w ONZ i jak ONZ ze wsparciem Polaków mogłoby faktycznie nie doprowadzić do rozwiązania zwinięcia tego konfliktu na kraje natowskie. Jest to bardzo ciekawa myśl, ponieważ zazwyczaj, jeżeli mówimy o konflikcie, no to myślimy o Stanach Zjednoczonych i Rosji, o NATO i Rosji, no bo to są, wiecie, jednostki militarne, o Unii Europejskiej, jak już, no bo sankcjonują, a ONZ to jest niby taka zbieranina państw, które sobie gadają. Paplają bez sensu i nic z tego nie wynika, bo przecież do niczego nikogo nie zobowiązują. Ale jednak niekoniecznie, ponieważ mogą wywrzeć presję, czego mamy już przykłady w naszej historii, to całkiem niedawnej. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj o godzinie 21. Naprawdę bardzo konkretne słowa. Jak bardzo ONZ Wam by nie brzmiało nudno, bo to taka polityka, gadanina i tak dalej, no to jednak naprawdę bardzo ciekawe wnioski możecie wy wynieść z tej rozmowy. Zapraszam serdecznie dzisiaj o godzinie 21 na BNB. Jeśli oglądacie to po 21. to już pewnie macie linki w opisie do tego wywiadu. Wystarczy przeklikać. Dzięki serdeczne. heja!